Witam Państwa na naszym kolejnym już wykładzie realizowanym w ramach projektu pod nazwą Uniwersytet Powszechny w Bondyżu. Wartości ponadczasowe. Cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej, realizowany w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundusz Patriotyczny, edycja 2021, Wolność po polsku, priorytet pierwszy. Witam naszego gościa, który poprowadzi dzisiejszy wykład, panią dr Ewelinę Polańską. Witam. Bardzo mi miło. Dziękuję, że znalazła pani dzisiaj dla nas czas. A tematem naszego dzisiejszego wykładu będą wartości patriotyczne i religijne cyklów rysunkowych Artura Grottgera. Bardzo proszę pani doktor o poprowadzenie wykładu. Bardzo szczupły, o wysokim czole, nos miał cienki orli, tak zwany dantejski, usta małe, nad nimi zakręcony wąsik, cieniutki jak igła, ale najważniejsze były oczy. Charakterystyczne, duże, ciemne, błyszczące, pełne wyrazu, potrafiące zobaczyć duszę, także duszę narodu. Mowa o Arturze Grottgerze, malarzu, rysowniku, ilustratorze, wykształconym we Lwowie, Wiedniu, Monachium, Paryżu, reprezentancie późnego romantyzmu w sztuce polskiej. Artur Grottger nie tylko swoją sztuką, ale także, a może przede wszystkim swoim życiem, jak pisał Andrzej Ryszkiewicz, uosabiał cechy polskiego romantyzmu, wewnętrznego ognia, spalającego wątłe siły cielesne, mickiewiczowskiego cierpienia za miliony, miłości jako sensu i celu życia. Całe jego życie, jak i cała jego sztuka, przepojone były głębokim tragizmem, miłością do ojczyzny, takim nastrojem patriotyczno-religijnym. W swoich pracach, obrazach, cyklach rysunkowych, kompozycjach ilustrował powstanie styczniowe i martyrologię Polaków. Jego czarno-białe rysunkowe cykle, przeniknięte patriotycznymi i religijnymi wartościami, stały się w świadomości Polaków jakby taką czarną chorągwią narodowej żałoby. Jakby były wyrazem takiego powszechnego smutku niewoli, zarazem bohaterstwa, ofiary krwi, rozpaczy klęski i spełniały też takie potrzeby narodowe. Dzieła Grottgera z jednej strony wzruszały, z drugiej strony przypominały te ważne, tragiczne wydarzenia dla narodu, mówiły takim językiem powszechnie zrozumiałym, były poddawane jakby nieustannej kontemplacji. W czasach Grottgera tworzyło wielu wybitnych malarzy, natomiast to jego obrazy były masowo reprodukowane na planszach graficznych, właściwie trafiły do wszystkich polskich domów, tak w kraju, jak i na obczyźnie. Trafiły i pod strzechy wiejskich chat, i na mieszczańskie salony, i do dworków szlacheckich. I wraz z Janem Matejką i Józefem Chełmońskim to właśnie Artur Grottger był najpopularniejszym malarzem polskim. I to te trzy nazwiska w dowód takiego wielkiego uznania narodu zostały umieszczone na frontonie wznoszonego na przełomie XIX-XX wieku gmachu Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, takiej swoistej świątyni sztuki polskiej w zamyśle, kiedy ona powstawała, tak to miało być. Jan Matejko był tym, który odtwarzał polską przeszłość, Chełmoński, polski krajobraz, życie wsi, natomiast Grottgera uznawano za barda patriotycznych nastrojów związanych z powstaniem styczniowym, z poprzedzającymi je manifestacjami i narodową żałobą po jego upadku. Ten mój dzisiejszy temat zechcę podzielić na takie trzy części. Najpierw opowiem o domu rodzinnym, patriotycznym wychowaniu, gdzie ukształtowała się jakby ta wrażliwość młodego artysty, gdzie została zaszczepiona w jego serce ta ogromna miłość do ojczyzny. W kolejnej części przedstawię
jak doszło do powstania tych 5 cyklów rysunkowych związanych właśnie z tym zrywem styczniowym i wreszcie dojdę do istoty tego naszego dzisiejszego tematu, czyli tych wartości patriotycznych i religijnych zawartych właśnie w tych cyklach rysunkowych Grodgera. Arthur Grodger przyszedł na świat w 1837 roku i data dzienna, patrząc z tej naszej dzisiejszej perspektywy, to jest 11 listopada, no oczywiście Święto Niepodległości. Natomiast wówczas to są czasy, kiedy ojczyzny nie ma na mapach świata, natomiast żyje w sercach patriotów, jest utrwalana piórem, pędzlem, przekazywana w polskich domach. I Arthur Grodger urodził się na Pokuciu koło Lwowa, w takim majątku Otyniowice i był najstarszym w 4 rodzeństwa. Miał także brata Jarosława, siostrę Marię i brata Aleksandra. Jego ojcem był Jan Józef Grodger, to był taki dzierżawca majątków ziemskich, między innymi tych wspominanych Otyniowic. I on był z wykształcenia malarzem, wychowankiem Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i był nieślubnym synem, nieślubnym wnukiem hrabiego Hilarego Siemianowskiego, który był takim wielkim znawcą sztuki i francuskiej guwernantki panny Grodger, która przybyła ze Szwajcarii. Matką Artura była Krystyna z domu Blachaldechowietów, która pochodziła ze Lwowa. Świetnie grała na klawikordzie, była radosna, pełna humoru, lubiła życie towarzyskie, pełna energii, lubiła tańce i była córką wyższego urzędnika lwowskiego, Chorwata, który osiedlił się w Polsce. No jak słyszymy, obco brzmiące nazwiska, skomplikowana genealogia Artura Grodgera, natomiast mimo tego wszystkiego ten dom państwa Grodgerów był na wskroś polski, jakby o szlacheckich, patriotyczno-powstańczych tradycjach. I w tych kresowych dworach wschodniej Galicji, przesiągniętych i patriotyzmem, i kultywujących niepodległościowe tradycje, formowała się właśnie ta życiowa postawa młodego artysty i romantyczna wrażliwość na piękno ojczystych krajobrazów. Dom państwa Grodgerów, to trzeba też dodać, że był takim domem bardzo gościnnym. W Otyniowicach stał taki typowo polski dworek z tym klasycystycznym tympanonem podtrzymywany przez kolumny, strzeżony przez wiekowe stare drzewa, otoczony kwiatami, owocowym sadem, niedaleko była pasieka, także takie typowe zabudowania gospodarskie, stajnia, stodoła, obora czy psiarnia. Taki typowo polski dom pielęgnujący narodowe tradycje. Ojciec Artura to był taki, powiedzmy, gawędziarz, człowiek towarzyski, lubił opowiadać. Do tego był znawcą i właściwie miłośnikiem koni. Niegdyś ułan, który walczył w powstaniu listopadowym i dosłużył się rangi rotmistrza kawalerii. Jego kuzynem właśnie Jana Józefa był generał Józef Bem, bohater narodowy, jak wiemy, Polski, Węgier, Turcji. Natomiast dziadek Artura Grodgera ze strony matki był oficerem słowackich huzarów, nie węgierskich, jak przepraszam, widzę, że się pojawia. Acio, bo tak w domu nazywano w dzieciństwie Artura, był właściwie oswojony z tymi końmi od najmłodszych lat. Brał udział w polowaniach razem z ojcem, w przejażdżkach. I też Jan Józef uczył tego swojego już małego syna rysunku, ciesząc się, że odziedziczył po nim właśnie takie zdolności artystyczne. Kiedy miał 11 lat, Acio rozpoczął naukę we Lwowie u Jana Maszkowskiego, takiego długoletniego dyrektora szkoły rysunkowej i malarza Juliusza Kossaka. Ale Artur uczył się nie tylko rysunku, ale również języków obcych, studiował, czytał, zaczytywał się w powieściach historycznych. Jako taki początkujący malarz Artur Grodger lubił zwłaszcza malować konie i takie różne bitewne obrazki. Wybierał same polskie tematy, jak to się zachowało w wspomnieniach o nim. Przedstawiał na przykład epizody z powstania listopadowego, szarże, potyczki z dzieł wojennych Polski.
Później jesienią 1851 roku Artur wyjeżdża do Krakowa, do tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, żeby kontynuować tą swoją edukację artystyczną. Tam między innymi spotyka się razem z Janem Matejką. I we wspomnieniach kolegów Artur jawi się jako taki sympatyczny, pogodny, dowcipny, sprytny, lubiący ładne dziewczyny, pilny uczeń. Do tego, jak zapisują koledzy, obdarzony ogromnym talentem i łatwością w rysowaniu z pamięci. Był rzutki w szkicach, batalii i potyczek. Jak nawet koledzy nie bardzo umieli taką scenę bitewną przedstawić, to Artur pomagał, gdzieś tam dorysowywał konie albo jakąś szarżę, był z tego znany właśnie w gronie znajomych. Niestety po przedwczesnej śmierci ojca w 1853 roku matka Artura razem z dziećmi przeprowadziła się do Lwowa i tam artysta spędza kilka miesięcy. Następnie w grudniu 1854 roku wyjeżdża dalej do Wiednia, żeby kontynuować naukę w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Tam też uwielbia teatr, który jakby wpływa na jego sztukę powstającą z takich melodramatycznych nastrojów. I mimo otrzymywanego cesarskiego stypendium, no niestety bieda była taką jego towarzyszką. Czasem, nie mając czym ogrzać swojej pracowni właściwie, wyprzedawał wszystko, co się dało. I taki wymowny dokument z tamtego czasu, dziennik Artura Grotgera, prowadzony przez kilka lat, no, świadczy, że jednak takie straszne warunki, w których przyszło mu żyć, przyczyniły się też do jego późniejszej choroby. W Wiedniu Artur zostaje no, znanym ilustratorem, był znakomitym, na przykład wcześniej gdzieś tam te portrety, które pokazywałam, rysownikiem, karykaturzystą, współpracuje z takimi wiedeńskimi pismami ilustrowanymi, tworzy dla nich około 250 rysunków i właściwie tak krąży między Lwowem a Wiedniem w tamtym czasie. Podróżuje też, jeździ na Węgry, do Galicji Wschodniej, u przyjaciół spędza wakacje. Maluje w tamtym czasie dużo portretów gospodarzy, ich rodzin, chłopów okolicznych wsi i oczywiście sięga do obrazów historycznych, jak tutaj pokazywana ucieczka Henryka Walezego z Polski z 1860 roku, Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna, kolejne sceny batalistyczne, polowania, tu akurat rekonesans, tutaj na przejażdżce. I w tamtym czasie Artur Grotger też tak, tworzy takie dwa, ale krótkie cykle, będące, można powiedzieć, takim preludium do tych późniejszych jego słynnych cyklów, które za chwileczkę pokażę, związanych z powstaniem styczniowym. W 1858 roku powstaje cykl Szkoła Szlachcica Polskiego i ona się składa z czterech akwarium. To jest Strzelanie z łuku, Młody szlachcic upominany przez ojca, Wymarsz na wojnę i ostatnia, kiedy umierający ojciec błogosławi swojego syna. I jest jeszcze taki drugi cykl, wówczas maluje, to jest Wczoraj, dziś, jutro, trzy dni z życia rycerza polskiego. I tam w takich trzech odsłonach, w takiej gotyckiej, dramatycznej scenerii ukazuje tragedię zakończoną pojawieniem się upiora. I to właśnie Wczoraj, dziś, jutro to jest pierwsze z kartonu, które wykonuje kredką. Później technika będzie ulubiona przez Grotgera. W 1860 roku Artur sprowadza matkę wraz z rodzeństwem do Wiednia. Rok później, bo w 1861 w Warszawie zaczynają się takie manifestacje o charakterze patriotyczno-religijnym. Wówczas w czerwcu jest pogrzeb generałowej Sobińskiej, w listopadzie oczywiście rocznica wybuchu powstania listopadowego z 1831 roku. W lutym, 25 lutego 1862 roku jest uroczyście obchodzona rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską. I wówczas w Warszawie procesja idzie od kościoła Paulinów w stronę zamku. I wtedy wojska carskie zaczynają dokonywać aresztowań. I w takim geście solidarności z tymi, którzy zostali uwięzieni, zorganizowano kolejny protest. Wówczas padają pierwsze strzały i 2 marca odbywa się pogrzeb 5 poległych. I następuje takie zbratanie stanów, które pokaże także w swoich cyklach Artur Grotger,
łączy się i szlachta, chłopi, duchowieństwo, inteligencja, rzemieślnicy, łączą się nacje, Polacy, Żydzi, różne religie i biskup, pastor, kaznodzieja, rabin. I te wydarzenia z Warszawy nazywane są taką moralną rewolucją. I od tego dnia zaczyna się żałoba narodowa. Manifestacji nie zaprzestano, zwłaszcza taka z 8 kwietnia zakończyła się bardzo krwawo. Żołnierze strzelali, to co pokazuje, do zebranych patriotów na Placu Zamkowym w Warszawie. Bezbronny lud szedł przed siebie, niosąc na wszędzie krzyż, ginąc od kul. Zaczęły się też zsyłki na Syberię. I na wieść o tych zdarzeniach, które Artur poznaje z gazet krajowych, z gazet zagranicznych, z relacji świadków, zaczyna malować swój cykl Warszawa, później nazwany Warszawa 1. Powstaje cykl 7 kartonów rysowanych kredką i właściwie do tego, żeby wyrazić ten ogromny ból, cierpienie, tą tragedię narodu polskiego, Grodger sięga tylko po dwie barwy, biel i czerń. I Artur w swoich kompozycjach nie odtwarza wiernie ani wypadków, ani miejsc, jakby rysuje to, co jest istotą, oddaje tego ducha, przesyca symbolem, pokazuje nastrój, uczucia, patriotyzm, religijność, to wszystko jest tym przeniknięte. Te kartony z cyklu Warszawa mają wymiary 35 na 25 cm, wszystkie są sygnowane inicjałami AG. Dodatkowo na kartonie czwartym jest data 1861. One dzisiaj znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. I tutaj mamy tytuły tych poszczególnych 7 prac. Błogosławieństwo, lud w kościele, chłopi, szlachta, Żydzi warszawscy, pierwsza ofiara, wdowa, zamknięcie kościołów. I te 7 czarno-białych rysunków zostało wystawionych w Wiedniu. I ta polityczna, rewolucyjna i patriotyczna wymowa cyklu rozbudzała te dążenia wolnościowe i wzbudziła też uwagę cenzury. Natomiast dla udręczonego ludu polskiego, ciemiężonego pod zaborami, te dzieła Artura Grodgera stały się takim wsparciem. Jakby sam Artur urósł do rangi takiego pocieszyciela, który właśnie swoimi dziełami dawał wyraz wzniosłym, patriotycznym uczuciom, zapałowi walczących, ale i krzywdom tamtych chwil, jak pisał przyjaciel artysty Stanisław Hrabia-Tarnowski. Sam Grodger notował wówczas: podupadłego ducha bliźnich moich podnosić, ja ich pocieszać, ja im odwagi i miłości dodawać muszę. 7 kredkowych rysunków wystawiono w listopadzie 1861 roku, jak już mówiłam, w głównej hali Wiedeńskiego Towarzystwa Artystycznego. Kiedy się pokazały, zebrały bardzo pochlebne, wręcz entuzjastyczne recenzje. I kiedy zdjęto z wystawy Warszawę, od razu na maszynach wykonano tysiące litograficznych odbitek. I w tym samym roku powstaje jeszcze reprodukcja fotograficzna, jako album ten cykl rysunkowy się pojawia. I do niego Grodger wpisał bardzo znamienną dedykację. Pamięci poległych i rannych na ulicach Warszawy, współbraci, a ku wiecznej mordercom hańbie. 27 lutego, 8 kwietnia 1861 roku. Po wykonaniu tego pierwszego cyklu artysta postanawia stworzyć drugi cykl i w 1862 roku powstaje taka druga wersja cyklu nazwany Warszawa 2. On jest wykonany na wystawę światową w Londynie, gdzie tam zostaje zakupiony. Przez wiele lat nie było wiadomo, gdzie on się znajduje. Później w 1925 roku odnalazł się właśnie Victoria and Albert Museum w Londynie. Ten cykl Warszawa 2 składa się z 7 kartonów, one mają wymiary większe, 47 na 38 cm. Także jak te poprzednie są sygnowane inicjałami AG, tyle że mają datę 1862, poza kartonem 6, który tej daty nie posiada. I to jest tak, plac zamkowy, chłopi, szlachta, lud na cmentarzu, wdowa, zamknięcie kościołów, więzienie księdza i Sybir.
Właściwie Grotger czarną kredką na takich szorstkich, żółtawych kartonach serca maluje kolejne obrazy. I tak powstaje Warszawa 2, jeszcze bardziej dramatyczny, poruszający cykl. I Warszawa 1, i Warszawa 2 przepojone są taką wielką miłością do ojczyzny, uczuciami patriotycznymi i religijnymi. I tak sam autor pisał w liście do hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego. Złożyłem w tych robotach wszystko, co myślał, co czuł, to, co nad życie ukochał. Te smutne, takie dramatyczne, tragiczne, w wyrazie bolesne rysunki polskiego artysty wydane w albumie ukazywały właśnie to cierpienie, krzywdę, martyrologię narodu. Album, na którego okładce znalazł się napis Warszawa otoczony koroną cierniową, stał się takim, można powiedzieć, owocem zakazanym, sensacją artystyczną, ale i polityczną. I znowu tysiące odbitek litograficznych rozchodziło się błyskawicznie. Grotger zaczął być nazywany takim ambasadorem sprawy polskiej. Można powiedzieć, że prawie w każdym patriotycznym domu znalazły się jego reprodukcje, jego prac. Fenomen tych cyklów Grotgera tak podsumowywał Stanisław Hrabia-Tarnowski. Pierwszy raz w malarstwie naszym zobaczyliśmy ideę. Natomiast bardzo znacząco pisano w tamtym czasie o Grotgerze w prasie wiedeńskiej. Grotger nie może zaprzeć się swej narodowości. Odważny jak ona na polu bitwy, dokonał na polu sztuki prawdziwej szarży ułańskiej, jak to tylko geniusz potrafi, jak tylko geniuszowi udać się może. I właśnie swoją Warszawą, jakby taką odważną apoteozą walki, artysta ujął ten sztandar sztuki narodowej. Wybuch powstania styczniowego w 1863 roku zastaje artystę w Wiedniu i na wieść o jego rozpoczęciu natychmiast przyjeżdża do Lwowa i bardzo chce się przedostać do zaboru rosyjskiego, by tam brać czynny udział w walce. Jednak przyjaciele, ze względu na jego stan zdrowia, to już jest postępująca gruźlica, fakt, że Artur jest żywicielem właściwie rodziny, odradzają mu ten taki krok wzięcia bezpośredniego udziału w walce. Dlatego malarz bierze udział chociaż w zakupie i przekazywaniu broni dla powstańców. I przejęty tymi wszystkimi wieściami, które dochodzą z frontu, śmiercią także swoich towarzyszy, znajomych, patriotów, tworzy epopeję powstańczą, kolejny cykl rysunkowy zatytułowany Polonia. Znowu sięga po kredkę, rysując te 9 kartonów cyklu wraz z kartą tytułową. One mają wielkością, tu nawet widać na tym slajdzie, pomiędzy 35 a 44, a 47 cm. Także sygnowane jak poprzednie AG z datą 1863. Jeszcze będąc w kraju, właściwie w ciągu kilkunastu dni marca, tak na gorąco, na bieżąco, tworzy trzy pierwsze kartony, czyli Branta, Kuciekowski, Bitwa. Później wraca z matką i siostrą do Wiednia i tam powstają kolejne dzieła tego cyklu, czyli Schronisko, Obrona dworu, Podejściu wroga, Żałobne wieści oraz Na pobojowisku. I ten cykl zostaje wystawiony w listopadzie 1863 roku w Wiedniu, czyli znajduje się w Muzeum w Budapeszcie. I można o nim powiedzieć, że on jest taki najwymowniejszy, najmocniejszy, właściwie najbardziej aktualny, pokazuje przeżycia tych wszystkich osób, które były zaangażowane w powstanie. I Polonia, można powiedzieć, że jest takim dziełem niejako streszczającym tragedię całego zniewolonego narodu, no, który podejmuje tą heroiczną walkę o wolność. Pokazuje przeżycia patriotów, ich bunt, rozpacz, zryw, cierpienie,
właściwie wątek walki z jednej strony splata się z wątkiem zagłady. W tym czasie Grotger zostaje redaktorem prowadzącym postępu. W 1864 roku władze austriackie zawieszają postęp i w tamtym okresie brat malarza Jarosław za udział w powstaniu styczniowym zostaje zesłany na Syberię. I w 1865 roku Grotger na zawsze opuszcza Wiedeń i przez kilka miesięcy mieszka w Śniatynce koło Drohobycza u wspominanego już hrabiego Tarnowskiego. I maluje wówczas portrety, obrazy olejne o tematyce powstańczej i rozpoczyna pracę nad kolejnym cyklem pod tytułem Litwa. Wykonuje kartę otwierającą cykl pod tytułem Puszcza, także wiele szkiców i studiów. Później powstają także kolejne kartony Lituanii, Znak, Przysięga, Bój. W następnym roku, w 1866, pracuje nad cyklem Duch i Widzenie. Dwa kartony, które pojawiły się właśnie w Lituanii. I tam uwiecznia i twarz, i ręce swojej narzeczonej Wandy Monet, wielkiej miłości życia niespełnionej, to też taka romantyczna miłość, którą poznał w styczniu tegoż roku na balu. Kartony Lituanii przedstawiające powstanie zyskują jakby takiego charakteru, nastroju nieziemskiego, przepojone są taką romantyczną treścią, poezją, liryzmem. Grotgera zaczęto nazywać poetą ołówka i Homerem malarskim. I cały cykl Lituania artysta wystawił w lwowskim ratuszu, później w Krakowie, w domach prywatnych i w towarzystwie naukowym. I dochód z tej wystawy przeznaczył na głodujących chłopów w Kołonei i biednych studentów Towarzystwa Bratniej Pomocy. Obecnie ten cykl jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Jesienią poeta ołówka sporządza 5 kartonów wojny. To już jest nowy cykl, bardzo dramatyczny, o takiej wymowie ogólnoludzkiej, pacyfistycznej i dedykuje go swojej narzeczonej, na każdym kartonie ukrywając literę. Z tych liter tworzy się ta dedykacja dla mej Wandy. W grudniu Artur wyjeżdża do Paryża i tam wystawia Lituanię. Wojnę wielokrotnie poprawia, zmienia i wystawia ją w maju 1867 roku w Paryżu. W sierpniu pracownie malarza odwiedza Józef Ignacy Kraszewski i Juliusz Kossak. I ostatecznie w skład wojny weszło 11 kartonów, tak jak poprzednie, sygnowane AG. Zakupił je cesarz Franciszek Józef, obecnie w Muzeum Śląskim we Wrocławiu. I poszczególne dzieła mają takie tytuły. Pójdź za mną, przez padł płaczu, kometa, losowanie rekrutów, pożegnanie, pożoga, głód, zdrada i kara, ludzie czy szakale, już tylko nędza, świętokradztwo, ludzkości, rodzie Kaina. Już po samych jakby tych tytułach widać, że to jest taki cykl ponadczasowy, dotykający takich wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych. Takie wymowne są właśnie te tytuły. I zgodnie z zamysłem artysta jakby już wychodzi w tym cyklu poza ramy historii współczesnej, poza polityczne granice i epokę. Tworzy takie dzieło ponadczasowe, o wartościach przemawiających jakby do całego rodzaju ludzkiego. Szuka też natchnień w największych dziełach literackich, czytuje m.in. Boską Komedię Dantego. I o wojnie, o tym cyklu można powiedzieć, że jest najbardziej wizyjna z tych wszystkich wymienianych już poprzednich. Przypomina, i to już cytat z samego artysty, straszne marzenie, ciężką zmorę. Pokazuje też artystę, jego geniusza, czyli tą muzę Beatrycze, jakbyśmy ją nazwali. Ta uniwersalność cyklu Wojna, która jest krystalicznie czysta, poetycka, daje wręcz wyraz takiej poetyckiej, natchnionej duchowości. I ta uniwersalność wymowy
wojny Grottgera porównywana jest z takim słynnym cyklem grafik Franciszka Goi pod tytułem Okrucieństwa wojny. To jest 80 rycin powstałych pod wpływem hiszpańskiej wojny niepodległościowej przeciwko Francuzom i Napoleonowi. Te słynne cykle kredkowych plansz Artura Grottgera, związane tematycznie, tak jak już mówiłam, z powstaniem styczniowym, tworzą serię kompozycji, na które składają się i bolesne wizje takiego zdruzgotanego ludzkiego życia, ludzkich siedzib, związków, relacji i łączą z jednej strony poetycki symbolizm z epicką narracją, kreując takich bohaterów z jednej strony typowych, ale z drugiej idealnych, jakby to powstanie osadzone w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, pod kredką Grottgera przekształca się w taką świętą, ponadczasową wizję wojny. Grottger tworzy, można powiedzieć, taki przejmujący obraz wydarzeń lat 60. XIX wieku, utrwala te patriotyczno-martyrologiczne treści. Aby dokładnie przyjrzeć się, zanalizować zawarty w tych cyklach rysunkowych wartościom patriotycznym, religijnym, uniwersalnym, można by było każdy z poszczególnych obrazów w cyklu przyglądać mu się osobno. Natomiast Państwo pozwolą, że dokonam na potrzeby tutaj tego wykładu takiego skrótowego przedstawienia, takiego wyboru charakterystycznych kompozycji. Dla przejrzystości, ja za chwilę podzielę to na wartości, moją dalszą wypowiedź na te wartości patriotyczne i religijne, natomiast trzymaj taką świadomość, że one właściwie przenikają się we wszystkich kartonach tych wspominanych cyklów Grottgera. Najpierw o wartościach patriotycznych, które można wyróżnić, zobaczyć. W kartonie trzecim cyklu Warszawy 1 i w kartonie drugim cyklu Warszawa 2 pokazywanych na rzutniku. To jest taka dobitna ilustracja Grottgera do wspominanego już zbratania Stanów dzięki tym manifestacjom przed powstaniem styczniowym. Tutaj widzimy chłop dzierży sztandar, obok niego wespół kroczy szlachta. No wszystkich oczywiście łączą te patriotyczne uczucia. Łączy imię jedno, dla którego gotowi są oddać życie, czyli Polska. I w tym braku złączeniu Stanów stawali również Żydzi. Tutaj widzimy warszawskich Żydów na kompozycji z cyklu Warszawa 1. Gdy Nowakowski, który niósł krzyż na czele procesji 9 kwietnia 1861 roku, padł pod strzałami, z jego ręki sztandar przejął Żytlandę. I właśnie na tym kartonie czwartym artysta pokazuje Żydów Warszawy, którzy troszczyli się o Rzeczpospolitą. Na jednym z kartonów Warszawy 2 widzimy uwięzionego kapłana. Jeżeli spojrzeć na tą kompozycję, no to prosta cela z kratami, stół, stołek, dzban. Natomiast taką dominującą jest postać księdza niezłomnego, który symbolizuje wielu duchownych. To jest tak jakby sumarycznie przedstawiony symbol wielu księży, którzy z poświęceniem właśnie angażowali się w tą sprawę narodową, wykazując się i wielkim patriotyzmem, i miłością ojczyzny. Pod koniec 1863 roku pod rozkazami władz powstańczych pozostawało około 180 księży. Kilkudziesięciu z nich zginęło na polach bitew i potyczek. Blisko 30 zostało albo rozstrzelanych, albo powieszonych. Natomiast około 100 zesłano nas na katorgę, paruset na Sybir. Na chwilę przed straceniem na placu Łukiskim w Wilnie jeden ze skazanych na śmierć kapłanów, ksiądz Stanisław Iszora, tak zawołał: trwać i nie upadać na duchu. My umieramy, a wam przekazujemy dalsze losy ojczyzny.
takim symbolem kapłana, patrioty, który pozostał w świadomości kolejnych pokoleń, to jest ksiądz Stanisław Brzuska, dowódca prowadzący walkę aż do kwietnia 1865 roku partii powstańczej na Podlasiu, mianowany przez rząd narodowy tym naczelnym kapelanem powstania, który został stracony na rynku w Sokołowie Podlaskim 23 maja 1865 roku. I trzeba to jeszcze podkreślić, patrząc właśnie na ten symbol kapłana biorącego udział w walce o wolność, że właściwie w żadnej ze stoczonych wcześniej wojen, w żadnym z powstań duchowieństwo katolickie nie poniosło tak wielkich strat, jak to miało miejsce właśnie podczas powstania styczniowego. Kolejny, piąty karton Warszawy 1 ukazuje ten taki dramatyczny, kulminacyjny moment patriotycznej manifestacji 27 marca 1861 roku, zatytułowany też bardzo wymownie Pierwsza ofiara. Widzimy, upuszcza na ziemi modlitewnik i osuwa się dosięgnięta kulą. Lud na cmentarzu z cyklu Warszawa 2 nawiązuje do tego wspominanego już przeze mnie pogrzebu pięciu poległych uczestników manifestacji z 27 lutego 1961 roku. I tutaj, jeżeli spojrzeć, i kobiety, mężczyzny, dzieci, jakby cały ten tłum zgromadzony na cmentarzu łączy ta patriotyczna idea, ale także wiara w Boga i wiara w zwycięstwo, w niepodległość ojczyzny. Zamknięcie kościołów, pojawiające się w dwóch wersjach, zarówno Warszawy 1, jak i Warszawy 2, to jest ilustracja Grodgera do wydarzeń z października 1961 roku. 10 października po pogrzebie wielkiego patrioty, arcybiskupa metropolity warszawskiego Melchiora Antoniego Fijałkowskiego, którego żegnały nieprzebrane tłumy, nowy namiestnik Warszawy Karol Lambert wprowadza stan wojenny w stolicy, natomiast to nie studzi patriotycznego ducha w narodzie. W kościołach zaczynają gromadzić się na uroczystych nabożeństwach religijno-patriotycznych. Tłumy zabarykadowały się w kościołach, natomiast wojsko wdarło się i do katedry kościoła Świętego Krzyża i kościoła Bernardynów. Siłą wywlekano mężczyzn, zabierano do cytadeli i wywożono ich na Sybir. Administrator diecezji ksiądz Antoni Białobrzeski na znak protestu kazał te sprofanowane świątynie zamknąć aż do czasu ponownego poświęcenia. W konsekwencji ksiądz Białobrzeski został aresztowany, skazano go pierwotnie na śmierć, później zamieniono na rok twierdzy w Bobrzyku. Kucie kos z cyklu Polonia. Chyba jeden z najbardziej znanych właśnie przedstawień z tych cyklów rysunkowych skupionych wokół tematyki powstańczej Grodgera. Widzimy taką scenę pełną dynamizmu, rytmiki, przejęcia, ukazującą tych patriotów przygotowujących się do zrywu. I w twarzach kujących te kosy kowali dla walczących tak, widzimy takie wielkie zaangażowanie, świadomość, że czynią bardzo odpowiedzialne zadanie, to jest taka praca na rzecz ojczyzny. Całość bardzo dramatyczna, ukazująca symbolicznie właśnie ten trud powstańczy. Kolejna ze scen, też z cyklu Polonia, to jest bitwa. Widzimy taka drobiazgowa, ukazuje grupę powstańców, w którym skończyła się amunicja. Natomiast jeżeli przyjrzymy się ich twarzom, to nie ma śladu ani rozpaczy, ani jakiejś rezygnacji. To są takie twarze zdecydowane, pełne uporu. No i oczywiście tego wielkiego oddania krajowi ojczystemu do ostatnich kroków krwi. Bohater kolejnego cyklu, czyli Lituania, to jest oczywiście walczący, patriota, uczestnik powstania litewskiego. I tutaj widzimy, że zgodnie z hasłem Bóg, honor, ojczyzna,
zanim rozpocznie tę walkę, składa z pełnym przejęciem przysięgę przed krucyfiksem. To tak jak mówiłam, przenikanie się tych wartości z jednej strony patriotycznych i religijnych, ten krucyfiks trzyma zakonnik. Już na następnym z kartonów Lituanii, zatytułowanym Bój, ten sam Litwin, poprzednio przysięgający, tutaj bardzo odważnie, heroicznie, z takim oddaniem, rzuca się w gir walki, w takim kłębowisku ludzi. On jest nieustraszony, z żarem miłości w oczach do ojczyzny. Teraz słów kilka o kobietach, które pojawiają się w cyklach Rutgera, bo one są takimi symbolami zniewolonej, znękanej, ale pełnej tego ducha ojczyzny. Kobiety jakby z jednej strony w cyklach wyrażają cierpienie, ból, z drugiej to niezłomne, wspierające rannych, chorych, opiekujące się żołnierzami, wierne narodowej sprawie. Tutaj wdowa na czarno ubrana z cyklu Warszawa 1, w tych żałobnych szatach, tuli przerażone dziadki, jednocześnie zdaje się manować takim spokojem łagodnym. W jej oczach oczywiście jest smutek, ale także taka nieugiętość, wierność tym wartościom patriotycznym, religijnym. Ona stanowi, można powiedzieć, taką kwintesencję polskich żon, matek, córek, które traciły mężów, ojców, dzieci, natomiast nie traciły tego ducha narodowego. Sama ta postać wdowy staje się, można powiedzieć, takim uosobieniem wręcz Polonii. Udręczonej, ale dumnej i wciąż pamiętającej o przyszłości, no można powiedzieć, z taką nadzieją jutra. I ta wdowa z Warszawy w żałobnych szatach jakby też jest takim symbolem żałoby narodowej, centralnym punktem całego cyklu. Branka, która pojawia się w cyklu Polonia, tutaj widzimy rysunek o bardzo dramatycznej sile wyrazu. Na pierwszym planie ta młoda kobieta w nocnej koszuli, w bieli, tym symbolu niewinności, dobra, staje się takim widomym znakiem, uosobieniem cierpienia, rozpaczy, bólu. Natomiast wiemy, że cierpienie to jest też taka wartość uszlachetniająca człowieka, taki przekaz, że ta ofiara nie pójdzie na marne. Tutaj patriota jest wyprowadzany z domu znienacka nocą, ma skrępowane ręce, natomiast jest gotów oddać własne życie za wolność ojczyzny, nie załamie się, a te matki i żony, które zostają, będą trwały w żałobie, ale jednocześnie wierności umiłowanej ojczyźnie. Kolejny taki mocno przemawiający do widza symbol ogromu cierpienia, ale i patriotyzmu, to są kobiety z cyklu Polonia, które otrzymały żałobne wieści o śmierci swoich bliskich. Widzimy je ubrane, te suknie czarne, symbole żałoby narodowej, z zakrytymi twarzami. Dlaczego? No bo są symbolem tych wszystkich matek, córek, żon, które straciły właśnie tych najbliższych i mimo tego rozpaczy, smutku rozumieją potrzebę walki i one nie przestają być patriotkami. Na pobojowisku kolejny z kartonów z cyklu Polonia. Tu widzimy takie przerażone, udręczone, pełne cierpienia, bólu postacie, modlące się nad zmarłym powstańcem, jakby pokazujące, że ta walka ma sens. I tutaj też przechodzimy do takiego połączenia tych wartości patriotycznych, religijnych. Karton otwierający Warszawę 1 nosi bardzo znamienny tytuł, adekwatny do pokazywanej treści, czyli błogosławieństwo. Pełen takiej powagi, dostojeństwa, modlitewnego skupienia. To jest takie wezwanie, prośba do Boga, by prowadził ten udręczony naród, żeby dał mu siłę w walce o zachowanie polskości, wiary, tradycji.
i widzimy tego kapłana, takiego rozmodlonego, zatopionego jakby w tej takiej bliskości z Bogiem, podnoszącego do góry monstrancję, zawierzającego jakby Bogu losy narodu, ojczyzny, której nie ma na mapach świata. Jakby kolejne kartony Warszawy także oddają to rozbudzenie uczuć nie tylko patriotycznych, ale i religijnych podczas tych wspominanych manifestacji 1861 roku. Tutaj widzimy lud w kościele z cyklu Warszawa 1 i to jest właściwie taka cała galeria ludzkich postaci, no, które łączy jedno, ta troska o dobro tej zniewolonej ojczyzny. I w kościele ten tłum modli się. Tam dziewczyna w ławce z lewej strony wznosi w nadziei te oczy ku niebu. Zawierza jakby Bogu tą sprawę polską, bardzo pobożnie składa ręce. Obok niej starsza kobieta, taka stroskana, patrzy niewidzącym wzrokiem z książeczką i różańcem na ławce. Zmartwiony starzec wspiera głowę na ręce. Natomiast na pierwszym planie widzimy te młode matki z dziadkami, z różańcami owiniętymi wokół dłoni, no, które proszą o lepszą przyszłość i wolną Polskę dla tych swoich synów i córek. Zwłaszcza ta kobieta z lewej strony podobna jest do Matki Bożej, jakby stara się ochronić te dzieci takim macierzystym gestem, macierzyńskim gestem, płaszczem przed tym całym złem świata. I znowu w Lituanii mamy kobietę, młodą sybiraczkę, skutą kajdanami niewoli. Możemy przypuszczać, że to się dzieje gdzieś w jakiejś kopalni. Natomiast mimo tego zniewolenia, biedy, upodlenia, nie traci ani wiary, ani ufności Bogu. I w takim w geście oranki, w takim uniesieniu niemalże mistycznym widzi Matkę Bożą Częstochowską. No i wznosi te dłonie do niej z nadzieją, natomiast Czarna Madonna patrzy na nią z czułością i jej błogosławi. Grotger był takim artystą, który stworzył przejmujące dzieła, stworzył ich naprawdę dużo, spojrzawszy na to, jak krótko żył. W 1868 roku we wrześniu dostaje silnego krwotoku, wyjeżdża na południe Francji i tam, mając zaledwie 30 lat, umiera 13 grudnia. Jego zwłoki sprowadza narzeczona do Polski w 1869 na cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Tam zostaje wykonany nagrobek Dłuta Parysa Filipiego. I to jest ta Wanda Monet, o której później Maryla Wolska, opisując swoje wspomnienia, zanotuje, że do Grotgera, czyli do jego grobu, szło się zawsze najpierwej. Wiedziałam, że mama nim ucałuje kamień, nim na grobie rozłoży wieńce, wpierw zawsze zdejmie rękawice. Z płyty i obrami dłoni mi liść sucho odgarnie, wyjmie zapałki świece i sama zapali latarnię. Tak dobrze pamiętam jej ręce, ręce z Lituanii i wojny. Te pokazywane przeze mnie cykle rysunkowe Artura Grotgera nie stały się jakby w dziejach sztuki czymś takim przełomowym. Nie wyznaczyły nowych trendów, jakby nie zrywały też gwałtownie zasadami, które były, ale nie o to w ogóle chodziło malarzowi. Dla artysty sztuka była takim rodzajem misji, posłannictwem, no i oczywiście wielką służbą dla narodu. I on sam wyznaczał taki cel swojej twórczości, mówiąc: ja apostołem, a wieszczem w artyzmie moim być muszę. I przez ten cały okres tworzenia jakby pozostał wierny malarstwu, które było zaangażowane w sprawę swojego kraju, narodu. Tworzył genialne szkice o tematyce powstańczej, jakby zachowując i przekazując potomnym i ten dramatyzm, i patriotyzm tamtych wydarzeń. I to posłannictwo Grotgera trafiało w powszechne nastroje. Jakby w przeżycia tych uczestników powstania styczniowego streszczało tragedię, którą wówczas przeżył cały kraj.
I właśnie te wspominane, pokazywane cykle rysunkowe Grottgera stały się w takiej narodowej świadomości, we wspomnieniach, obrazami powstania styczniowego, przekazującymi zdarzenia, które miały miejsce, ale także są one przepojone wartościami uniwersalnymi i przez to te cykle Grottgera stają się symbolami tamtego zrywu niepodległościowego. Sam Grottger uważał, że powstanie było koniecznością spowodowaną uciskiem niewoli, jedynym wówczas wyjściem z sytuacji. I te dzieła Grottgera, do dzisiaj, kiedy się na nie patrzy, to są takie lekcje patriotyzmu, głęboko pojętego humanizmu. Przekazują też wartości religijne i są nie tylko tą manifestacją uczuć narodu w danym momencie historycznym, ale przede wszystkim niosą też takie wartości nieprzemijające. Dziękuję.